Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, witam was we vlogu! Vlogi, tak, vlogi to jest to, co uwielbiacie na moim kanale, w sensie taki dostaję odzew przynajmniej pod vlogami, że wam się podobają, że lubicie je oglądać. Ci po prostu takim, myślę, pocieszającym dla was vlogiem, bo chcę wam pokazać, jak wygląda moja szara rzeczywistość powrotu po zdalnych. Wydaje mi się, że większość właśnie osób, które mnie ogląda, jest właśnie w takim trochę takiej rozsypce jak ja. Dostałam też taki odzew właśnie, gdy ostatnio wstawiłam Insta Stories dzień przed powrotem do szkoły po zdalnych. Niby te zdalne nie były długie, ale święta, trochę tego wolnego było w ogóle od szkoły. Więc ja trochę tak zostałam odcięta od tej po prostu szarej, szkolnej, zwykłej rzeczywistości wstawania rano i chodzenia do szkoły w zimę, gdy jest ciemno. Więc i właśnie dzień przed powrotem do szkoły stacjonarnej dodałam Insta Stories, że spoko, luz, ja też właśnie zabrałam się za nadrobienie zaległości ze zdalnych i dostałam mega dużo właśnie wiadomości, że wy się w ogóle za to nie zabieracie, że ja się przynajmniej zabrałam, albo że właśnie też się zabraliście. I stwierdziłam, że nagram właśnie takiego vloga, pokażę wam, jak to teraz u mnie wygląda. Naprawdę, dzisiaj jest czwartek, zaczynam tego w ogóle vloga po szkole. Nie jest rano, ale mogłoby być rano, bo jest tak samo ciemno rano jak teraz. A jest godzina 19. Ogólnie problem jest taki, że w tym tygodniu w ogóle z niczym się nie wyrabiałam. Jedyne co, to ćwiczyłam co dwa dni. Naprawdę ćwiczenia teraz to jest to, co sprawia mi największą przyjemność. Co dwa dni ćwiczę i naprawdę każdego dnia, jak wiem, że jest dzisiaj ten dzień ćwiczeniowy, to aż się cieszę na tą myśl, że wrócę do domu po szkole i zrobię trening. Naprawdę to teraz bardzo mnie właśnie tak... Wiem, że tak żyję od jednego dnia do za dwa dni, tak od jednego treningu do kolejnego. I aby tak dociągnąć do weekendu, już jest blisko, jutro jest piątek, więc udaje nam się, udaje nam się. I co? Przed chwilą miałam korepetycję z chemii, aby nadrobić trochę tego ze zdalnych, co nam się tam nie udało nic zrobić. No ogólnie, jak były te zdalne teraz, takie te tygodniowe, to ja tam w sumie mało kiedy byłam, bo nagrywam vlogmasy i w sumie, wiecie, nawet jak byłam na tej lekcji, to fizycznie, psychicznie, tak średnio. No i tak. Mamy w ogóle teraz takie związki fajne na chemii, czy w sensie, czy fajne, to nie fajne, ale miałam korki, pani tutaj też z chemii nam zrobiła takie fajne notatki z tego, więc już jest lepiej, ale siedzę i właśnie próbuję napatrzeć się na tutaj te reakcje, bo tutaj tych reakcji jest sporo, nie wiem gdzie one są tutaj, chyba tak, nitrowanie, alkilowanie i takie tam, no więc spoko, ogólnie powiem wam, że jakoś tak... Nie wiem, fajnie dzisiaj, bo na WF jest strasznie, nie wiem czemu to mówię i o co tu chodzi, ale tak, było się fajnie na WF, graliśmy w tego badmintona, robiliśmy mecz z badmintona, ja byłam tak wczuta w to, że szok, ale było naprawdę fajnie. To dzisiaj był fajny dzień w ogóle w szkole, ale strasznie męczące, czwartki są strasznie męczące, naprawdę. Więc siedzę teraz, robię tą chemię i za chwilę naprawdę się kąpać już. Chciałam codziennie czytać książkę wieczorem przed snem, ale naprawdę nie mam na to czasu. Tylko kiedy mam czas, chwilkę, to robię to. Ale wczoraj się uczyłam do kartkówki z matmy, ale to też było na zdalnych i nie miałam korepetycji z matmy od tego czasu, bo było wolne i no średnio mi poszło. Znaczy wydaje mi się, że jeden nie będzie, ale no nie poszło mi tak na piątkę, jakbym chciała. Na czwórkę też chyba nie. Dobra, ale zobaczymy, nie chcę tutaj też, wiecie, zapeszać. Dobra, kończę, bo się 4 minuty rozgadałam. Taka sytuacja. Ale te postanowienia, o których wam mówiłam w poprzednim vlogu, jakby staram się spełniać. Głaszę robię codziennie, ćwiczę co dwa dni. Zdrowo się odżywiać też staram. Wody, ciężko mi jest piciem wody jakoś. To mi średnio wychodzi już. No ale... I to czytanie książki, a to dzisiaj może poczytam, bo właśnie dzisiaj w sumie nie mam nic do nauki. A w przyszłym tygodniu sprawdzam z historii, z chemii, matematyka, polski, wesele. Nie mogę po prostu. A jestem już tym wszystkim zmęczona. Hejka, więc dzisiaj piątek, już kolejny dzień. I witam was w moim łóżku. Dzisiaj taką na późniejszą godzinę. A w dalszym ciągu mam problemy ze wstaniem. Leżę już tutaj od 15 minut i się przekręcam z boku na bok. Przynajmniej już otworzyłam oczy, ale same mi się zamykają. Położyłam się spać o 22, bo robiłam pracę nową z hiszpańskiego.
i w sumie to nie wiem, co tam zrobiłam, czy to jest choć trochę dobrze. Jestem taka śpiąca, jeszcze bym poszła spać. Dobra, nie zwracajmy uwagi na moją twarz, bo moje pryszcze wszystkie, jakie dokoło by się pojawiły na mojej twarzy, ale teraz na rozbudzenie robimy uwaga, przysiady robimy uwaga, proszę bardzo. O, hello, albo robimy poskoki, o, pajęcyki. To jest teraz mój sposób właśnie od wczoraj, bo ja, widzicie, tak idę, o, zamkniętymi oczami wstaję i to jest właśnie sposób, żeby się, o matko, nie mogę patrzeć na swoje pryszcze. To jest mój sposób, żeby się rozbudzić. Dobra, rozbudzona już jestem. Ok, więc ja już się pomalowałam i za chwilę będę wychodzić do szkoły. O, nie zjadłam śniadania. No to fajnie. No dobra, to pójdę, może coś jeszcze zjem przed wyjściem i będę szła do szkoły, a po szkole jedziemy z Kacprem na zakupy do Arkadii. Ja muszę jechać odebrać tam łańcuszek i musimy ogarnąć też prezent dla Asi, ponieważ Asia ma niedługo 18 i no i właśnie organizuję składkę tam ze znajomymi na prezent. Oprócz tego robię też prezent od siebie, ale też tą składkę i jadę właśnie kupić ten prezent. Ogólnie patrzcie na moje paznokcie. Nie, to jest w ogóle masakra, co się z nimi dzieje. Tu jest, nie, dobra, nieważne. Nie zwracajcie dzisiaj w tym vlogu na nie uwagi, bo będę robić je po skończeniu tego vloga. Też fajnie, co nie? Zaczynam vloga z takimi fajnymi paznokciami. Ale taka jest rzeczywistość. Nie mam tu żadnego upiększenia. Jesteśmy na polskim wozie. Robimy, pani proszę, zaczęła pół godziny na oglądanie prac. O, nie, pójdziemy po nocy jeszcze. Nie, nie, nie. My piszemy coś, tylko... Wygląda... O, taki niby wybieracz, taki niby... Widzicie? Widzicie? Wsypało. Patrzcie na to, znaczy jest taka, nie, w aparacie tego nie widać, w aparacie, tak się mówi. Nie mów, ale jest, ej, totalnie. Jest aż normalnie granatowo. Ej, aż normalnie, patrzcie, jest tak ciemno, za chwilę, oj, chwila, przekręcę, za chwilę tak lunie, taki deszcz, że szok, ale jesteśmy całkiem się pod Arkadią. Ale patrz jak tam jest fajnie, pokaż im jak jest jasno, a tam jest zaraz ciemno. Jasno. Nie widać nic, ale... Ej, czuję się w jakiejś innej rzeczywistości trochę. Tak, ja też jest tak czuję. Tak ciemno, jakoś dziwnie. Ciemno, ale bardzo jest ciepło. W ale mnie teraz zawiało, to już nie, nie jest ciepło. Jest ciepło. Nie, jest ciepło. Jak idiota. Teraz normalnie w kapturze. Ej, normalnie, stoimy na pasach, stoimy sekundę temu. Jeb. Sekundę, jeb! Ej, stoimy na pasach i nagle... Zaczął... Pokaż jak leci, matko ludzie, mam gratę w włosach. Grat, dobra, wchodzimy do Arkadii. Ej, ale stoimy normalnie na pasach i nagle struch. A tak totalnie znikło, nawet się ej, a tak palnęło i nie widziałam nawet, co się dzieje do końca. Gadzie. Chodzimy po sklepach. Kupiłem koszulę. Kasper kupił. Nie, gdyby nigdy nic, Kasper sobie w ferie leci do Egiptu. Nie ma mnie. Nie mam, nie? Nie mam. No i chodzimy właśnie, szukamy letnich koszul. Ja chciałam wejść do New Yorkera, ale... Ale za to wejdziesz razem ze mną. A ty chciałeś wejść też? Nie wiem, ale jak zaproponowałaś, to może wyjść. Chciałam iść do New Yorkera, ale niezbyt mam taki budżet na jakieś ubrania nowe w tym miesiącu. Ale no dobrze, wejdźmy, no zobaczmy. Ale nagrywam takiego vloga właśnie, że byliśmy w Arkadii, w sumie przeszliśmy, oglądaliśmy rzeczy dla Asi, wiemy co kupimy, Kasper kupił koszulę i koszulkę, ja w sumie odebrałam tylko łańcuszek i w sumie to wracamy do domu. Było szybko, ale kupiłem wszystko co chciałem, więc jest szybko, dobrze mówię. Tak, szybko, nie mam takiej pozycji jak jakiś debil. Ja podobały mi się, właśnie dzisiaj chciałam, żeby były szybkie zakupy i były szybkie, muszę jechać do domu robić to coś. Dobra, więc ja wróciłam do domu i w sumie to za chwilę będę wychodzić do taty po prostu, bo jedziemy na ten weekend do taty. I właśnie będę robić przez weekend, to będą paznokcie i będę uczyć się do historii, uczyć się do chemii, więc trochę tej nauki mam, a pokażę wam w sumie. Ostatnio kupiłam sobie taką słodką świnkę, skarbonkę, taką czarno-zamszową i postanowiłam, że będę... Ała! Zbierała wszystkie 20 złotówki. Jak będę miała jakąś 20 złotówkę, to będę właśnie ją wrzucać do świnki skarbonki. Wydaje mi się, że ten sposób dosyć szybko może mi się uzbierać, bo już w tym miesiącu wróciłam do niej 80 zł.
Więc jak tak będzie przez cały rok, to też będzie taka cool suma. Przyszedł mi taka jeszcze paczka z burżuła, w tle mam w ogóle mega fajna, patrzcie. O, tu jest tak i tu jeszcze jest taka szufladka. O, tam też są kosmetyki. No, widzicie jak to wygląda. O, muszę wziąć prezent dla taty urodzinowy. Dobrze, że mi się przypomniało. Strasznie to intensywne wszystko, po prostu wyszłam ze szkoły, pobiegliśmy tam, zrobiliśmy te zakupy, szybko, szybko teraz tutaj do domu i jedziemy właśnie do taty, więc trochę tego wszystkiego, ja tak właśnie wyglądał w sumie cały ten tydzień, że w sumie tak wszystko szybko, szybko, rano nie mogłam wstać, szłam do szkoły, na każdej lekcji chciałam za ile koniec, za ile koniec, za ile koniec, potem do domu jakoś szybko, szybko umyć włosy, tu odrobić lekcję, pouczyć się i chciałam zasypiać o 21 i 22 czy 23. Ja zasypiałam i rano wstawałam i masakra, przez cały tydzień niewyspana. Możecie mi powiedzieć, czy u was teraz też jakoś taki... Ja jestem, mam wrażenie, teraz takim trochę dołku, taki jakiś, przytłacza mnie ta pogoda, jakiś taki depresyjny mood. Nie, jakoś ostatnio mi się nie podoba nic w ogóle. Wszystko mnie denerwuje. Ale może byście właśnie czuło też tak jest jak u was w szkole, ten pierwszy tydzień minął, bo u mnie było naprawdę dosyć ciężko, już w przyszłym tygodniu mam zapowiedziane jeszcze sprawdziany. I to właśnie z historii, z chemii, z matematyki, z polskiego, z hiszpańskiego. Tak wyglądają właśnie moje najbliższe dwa tygodnie, więc jest tego sporo. A ja będę już kończyć tego vloga. Taki szybki, dwudniowy w sumie vlog, ale chciałam właśnie was też pocieszyć, że życie... by tutaj nas, osób działających w internecie, nie jest idealne, ja mam gorsze momenty i tak dalej. Wydaje mi się, taki właśnie chciałam stworzyć content, że po prostu takie naturalne życie prawdziwej, normalnej nastolatki, normalnego człowieka i tak dalej. Jest czasem lepiej, czasem gorzej. Jak jest lato, to mam wrażenie, że zawsze jest lepiej. Gorzej zawsze jest zimą, ale to wiecie, brak witaminy D i tak dalej, może to ma jakiś wpływ. Dobra, nie może, tylko na pewno. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście ze mną przez te dwa dni. Mam nadzieję, że tak czy siak film wam się spodobał, że lubicie takie luźne, pogadankowe vlogi. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!